Dzień dobry Państwu na sali zgromadzonym, dzień dobry Państwu w internecie. Zapraszamy na kolejne seminarium EuroREG. Dzisiaj mamy bardzo mocną i liczną ekipę. Nie wszyscy Państwo jesteście, widzę, tak? To jest zaprzyjaźniona i bliska nam ekipa również geograficznie, że tak powiem, podwójnie geograficznie, bo po pierwsze blisko naszego euroregowego, naszej siedziby, po drugie z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Także znamy się mimo od dawna. Zapraszamy na prezentację dotyczącą badań o naturze w Warszawie. Jak zwykle około 45 minut. Zapraszamy Państwa do słuchania i wymyślania ciekawych pytań. Pytania zgłaszamy po prezentacji, będą zbierane razem. Odpowiadamy łącznie na wszystkie pytania. Będziemy zbierać też pytania z internetu. Mamy nadzieję na naukową ucztę. Ja, jak rozumiem, będzie całe wystąpienie będzie profesor Marta Derek prezentować. Natomiast w zespole jest również pani profesor Sylwia Kulczyk, rozumiem, że kierownik tego projektu. I witamy również pana omalże doktora Tomasza Grzyba, który był moim studentem wybitnym i jego materiałami posługiwaliśmy się na zajęciach w literaturze. Ale zajęcia były online w COVID-zie. I również członkinią zespołu jest pani profesor Edyta Woźniak z Centrum Badań Kosmicznych PAN, która niestety nie mogła do nas przyjechać. Zapraszam. Dziękuję. Ja na początku jeszcze Państwu powiem, że jeszcze pan doktor Hajdus mi wspomniał, jesteśmy jeszcze inaczej zaprzyjaźnieni z tym absolwentką EuroREG-u, która właśnie 20 lat temu, proszę Państwa, w tym już seminarium uczestniczyła. Jakby ktoś powiedział, że po 20 latach mają to występować, to bym zwiała z tego uniwersytetu na pewno i w życiu w to nie uwierzyła. Także wielki to jest dla mnie zaszczyt i wielka frajda. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Opowiemy Państwu dzisiaj o projektach, o wynikach naszego projektu badawczego, który no właściwie kończymy, który dotyczy percepcji przyrody w Warszawie i na początku I na początku, a właśnie. Nie ma żadnych problemów. Na początku chcę Państwu powiedzieć, że jak człowiek słyszy, że będzie o przyrodzie, przynajmniej nasi studenci tak reagują, ojej, geografowie fizyczni, przyrodnicy, biolodzy, w ogóle znowu ta przyroda. Tymczasem na świecie jednak coraz częściej i na pewno będzie tych badań coraz więcej, badaniem przyrody zajmują się też nauki społeczne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, prawda, zmianę klimatu, ale też postępującą urbanizację, jest to absolutnie rzecz oczywista. I to, co nas, naukowców społecznych, interesuje, to są właśnie te relacje pomiędzy człowiekiem a przyrodą. My lubimy mówić po polsku przyroda, nie natura. Tam też tam cytat właśnie z podnęcina się mówią różnie. To, co jest dla nas ważne, to też tą relację właściwie budują z jednej strony te czynniki, które przyciągają człowieka w miejsce atrakcyjne przyrodniczo. Z drugiej strony jednakże mamy też te czynniki, które wypychają, prawda? Czyli jakby te czynniki społeczne, właśnie to, prawda, nasza edukacja, wiara często, czy też edukacja, tutaj jest zdjęcie z ćwiczeń terenowych naszych studentów, to wszystko buduje jakby naszą relację w stosunku do przyrody i to też jest jakby częścią tego, co my próbowaliśmy w tym projekcie zbadać. Badaliśmy w koncepcji, znaczy badanie to opierało się na koncepcji usług ekosystemowych. To jest coś, z czym być może niektórzy z Państwa już się zetknęli. Pojęcie, które robi od naprawdę 20 lat bardzo dużą karierę, nie tylko w nauce, ale także w polityce, przynajmniej Unii Europejskiej, również to na poziomie polityk krajowych się już
przebija usługi ekosystemowe, które rozumiane są po prostu jako korzyści, które człowiek czerpie z przyrody. Jest to koncepcja, która jakby nie jest koncepcją nową, mimo tego, że jak powiedziałam, że w ostatnich latach ona rzeczywiście robi bardzo dużą karierę, wywodzi się z ekonomii środowiska z lat 70. XX wieku, ale tak naprawdę już marginalizm, ekonomia neoklasyczna druga połowa XIX wieku właściwie budowała, znaczy właściwie tak, są takie podwaliny, można powiedzieć, tego, co dzisiaj nazywamy koncepcją usług ekosystemowych. W poprzednim odbiorze, jak wiele osób kojarzy tą koncepcję przede wszystkim z wartościowaniem rozumianym jako wycenianie, tak? Czyli że jakby, aha, oni się zajmują usługami ekosystemowymi, to znaczy wyceniają przyrodę. Otóż nic bardziej mylnego. Owszem, są zresztą również na naszym uniwersytecie ekonomiści, którzy to robią, taki zespół pod kierunkiem pana profesora Tomasza Żylicza. I to jest jeden z tych nurtów, ale to jest nurt, który jest tak naprawdę coraz mniej, przynajmniej biorąc pod uwagę w ogóle liczbę też tych badań związanych z usługami ekosystemowymi, to jest zdecydowanie mniejszościowy nurt. Tak naprawdę to wartościowanie przyrody to nie jest tylko oczywiście cena. Jest to nawet nie tyle interdyscyplinarna, co transdyscyplinarna koncepcja, co bardzo wyraźnie też widać na konferencjach poświęconych jakby samym usługom ekosystemowym. Są już badacze, którzy właściwie są jakby no, ukształtowani, można powiedzieć, tak bardzo transdyscyplinarnie. No i wreszcie ona ma bardzo duże znaczenie praktyczne, o tym powiedziałam, o obecności i też różnego rodzaju dokumentach i to, co mówiłam, bardzo dynamicznie się rozwija. Koncepcja usług ekosystemowych to są właściwie trzy takie duże grupy wartości, tak, no, usług my mówimy, które to są zaopatrzeniowe, regulacyjne i kulturowe usługi ekosystemowe. To jest to, czym my się zajmujemy. Tutaj kilka takich cech Państwo widzicie na tym slajdzie. Są to korzyści, które najczęściej się definiują, ale nie zawsze, jako korzyści niematerialne. One wymagają bezpośredniego kontaktu z przyrodą, to znaczy, że jakby nie ma usługi, jeżeli my nie jesteśmy w przyrodzie, prawda? O tyle, o ile ta korzyść w postaci takiej usługi zaopatrującej, jak na przykład, nie wiem, drewno, które Państwo palicie w kominku, prawda, nie musicie sami go pozyskiwać, tylko jest ono wam dostarczane. O tyle tutaj rzeczywiście, no, jeżeli my nie pójdziemy do lasu, do parku, na łono natury, to tej usługi nie będzie. Koncepcja ma charakter relacyjny, czyli tak naprawdę też w dużej mierze badamy relacje między różnymi usługami. Są one oczywiście subiektywne, co innego może być dla mnie wartością, co innego dla każdego z Państwa. I wreszcie bardzo ważna rzecz, że one kompleksowo oddziałują na dobrostan człowieka i też z tego względu wydaje nam się bardzo ważne badanie przepływu tych usług, biorąc pod uwagę to, że no, jest mnóstwo badań, które pokazują, jak ważne to jest dla naszego zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Widzicie Państwo, tych podziałów usług kulturowych jest w literaturze dużo. To jest jedna z takich, jedno właściwie z takich podziałów, które tutaj Państwu zaproponowaliśmy. My w naszym projekcie poświęconym terenom zieleni w Warszawie zajęliśmy się trzema grupami usług, które turystyka, rekreacja oraz walory estetyczne przyrody to są te usługi, które pojawiają się w literaturze właściwie najczęściej, znaczy jakby z których, które najczęściej też ludzie określają jako ważne, takie, z których oni korzystają. I wreszcie edukacja, która ma szczególne znaczenie w mieście. Wydawało nam się, że no, w sytuacji, kiedy jednak duża część, znaczy większość ludności świata mieszka w mieście, to siłą rzeczy miasto jest tym miejscem, gdzie oni się uczą czegokolwiek o tej przyrodzie. Niewielka część, znaczy niewielka, no, oczywiście trudno ocenić, ale zdecydowanie bardziej możemy się o tej przyrodzie uczyć w mieście, w miejscach naszego zamieszkania, aniżeli tam, gdzie czasem bywamy. No, to jest właśnie ilustracja tego, o czym przed chwilą powiedziałam. Od 2007 roku ONZ szacuje, że ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. Z tego też względu tak naprawdę miasto jest tym terenem, na którym mamy właściwie najwięcej kontaktu z przyrodą. Też oczywiście możemy sobie wyjeżdżać z tego miasta na wakacje, prawda, na, nie wiem, czasem nawet na weekend, ale tak naprawdę to nasze codzienne życie, ten nasz codzienny kontakt z przyrodą, no to jest ta przyroda w mieście, tak? Dlatego ona jest taka ważna. Parki, lasy, inne tereny publiczne, które na terenach miejskich występują, tereny zieleni, pełnią bardzo dużo różnych funkcji. To wszystko jest brane pod uwagę w różnego rodzaju opracowaniach planistycznych związanych z zarządzaniem jednostkami terytorialnymi, ale jednocześnie są to obszary, które są ogromnie zróżnicowane, prawda? Znaczy tutaj Państwo widzicie na tej rycinie taki przykład. To jest Pole Makotowskie, jest największym parkiem jako
nazwanym jako park w Warszawie i widzicie Państwo z drugiej strony jakby Kampinoski Park Narodowy, prawda, ta skala tutaj zachowana została, żeby też Państwu jakby pokazać, no się trudno w ogóle porównuje, wiadomo, że inne funkcje pełni jeden obszar, inne funkcje będzie pełnił drugi obszar, a jednocześnie jakby przyjęliśmy w tych badaniach, że no musi istnieć jakaś taka minimalna wielkość terenu zieleni, która jest w stanie dostarczyć człowiekowi właśnie takich korzyści jak możliwość rekreacji. Chociażby przekopaliśmy się przez literaturę i bardzo wielu badaczy, tutaj akurat cytujemy jedną z takich prac, przyjmuje, że te 2 hektary to jest taka minimalna wielkość i my w związku z tym w naszym projekcie wzięliśmy pod uwagę wyłącznie obszary zieleni, które znajdują się które mają wielkość co najmniej 2 hektarów. Celem tego projektu, ja króciutko, to są dosłownie 2 slajdy, żeby Państwu pokazać jakby taki cały koncept, a potem w konkretne rzeczy będę wchodziła głębiej, ale myślę, że lepiej jest widzieć cały, przynajmniej tak mniej więcej, żeby zrozumieć, o czym są te szczegóły, prawda, jak one tę całość tworzą. Celem naszym było lepsze zrozumienie roli miejskich terenów zieleni w kształtowaniu relacji między człowiekiem i przyrodą. Widzicie Państwo te kilka pytań badawczych, nie na wszystkie ja dzisiaj odpowiem, nie o wszystkich rzeczach będę mówiła, ale chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli, jak ten projekt był konceptualizowany. Interesowało nas oczywiście to, znaczy interesowała nas co tak naprawdę dla mieszkańców miasta w ogóle znaczy kontakt z przyrodą, ale też co wpływa na to, że oni w taki, a nie inny sposób ten czas spędzają. Interesowało nas także sposoby właśnie zarządzania, czy jakby spojrzenie też od strony takich osób zarządzających i weryfikacja, można też powiedzieć, tego z innymi użytkownikami, w jakim stopniu te no jakby tak, znajdujemy te jakieś wspólne punkty. I projekt miał zasadnicze 2 takie fazy, znaczy to, co ja tutaj nazywam się w postępowaniu badawczym, mamy tak naprawdę wyszliśmy od takiego badania ilościowego, właściwie od powiedzmy inwentaryzacji wszystkich terenów zieleni powyżej 2 hektarów na terenie badawczym, czyli Warszawa i gminy do niej przylegające, zaraz to pokażę. Stworzyliśmy typologię publicznie dostępnych terenów zieleni, 5 typów w sumie wydzieliliśmy na całym tym obszarze. I następnie to było, no właśnie, udało nam się zidentyfikować w sumie 330 takich obszarów. I następnie wybraliśmy 5 studiów przypadków, w którym przeprowadziliśmy badania pogłębione. Ja bym się chciała głównie na tej części skoncentrować, ale 2 słowa od typologów Państwu pokażę, żebyście wiedzieli skąd, jak te typy powstały i dlaczego akurat takie, a nie inne obszary zieleni wybraliśmy. Jak powiedziałam, terenem naszych badań była Warszawa. Uznaliśmy, że trudno bardzo analizować tereny zieleni w mieście bez tego kontekstu podmiejskiego. Gdzieś sobie trzeba postawić granicę. Wzięliśmy gminy, wyłącznie te gminy podmiejskie, przylegające bezpośrednio do Warszawy. Także to jest jakby cały ten teren badań. Widzicie Państwo, każda zielona kropka to jest jeden, kropka, placek właściwie można powiedzieć, czy linia czasem. To jest jeden teren zieleni, który, jak powiedziałam, wszystkich było 430 i one były bardzo zróżnicowane. Najmniejsze miały 2 hektary, właściwie tuż to minimum, które przyjęliśmy, największy miał 7 tysięcy hektarów, także było to duże wyzwanie, bo rzeczywiście te obszary są po prostu bardzo różne, natomiast w sumie stanowią one 30% powierzchni całego terenu, także no, jest to znaczący udział przestrzeni, tym bardziej pokazujący, to pokazuje, prawda, wyzwania związane z zarządzaniem tymi terenami. To jest jedyna odcina, która jest po angielsku, za co Państwa przepraszam, ale wszystko dalej będzie w polsku. Chcę tylko pokazać taki trochę schemat metodyczny, w jaki sposób przeprowadzaliśmy typologię, ponieważ mieliśmy część badań, część danych zmiennych, które dotyczyły samych terenów zieleni oraz kontekstu, czyli jakby otoczenia terenów zieleni. To były dane ilościowe, ciągłe, właściwie wszystkie one, prawie wszystkie były na skali ciągłej. W związku z tym mogliśmy tutaj wydzielić po prostu klasy terenów zieleni jakby na
przy czym, gdzie każdy teren zieleni miał swoją konkretną liczbę. Z danymi społecznymi już tak dobrze nie było. Musieliśmy tak naprawdę do każdej z tych pięciu klas jakby właściwie przypisać, scharakteryzować, można powiedzieć, je przy pomocy danych społecznych, danych ankietowych. Zaraz Państwu pokażę, jak je zbieraliśmy. To jest ta część pierwsza, tak? Czyli kolory się zgadzają, czyli jakby mamy na zielono kontekst obszaru, przepraszam, cechy charakteryzujące obszar. Tutaj w sumie do tej typologii wzięliśmy powierzchnię, wzięliśmy różnorodność pokrycia terenu i wzięliśmy rozpoznawalność obszaru w mediach społecznościowych poprzez opinię w Google Maps. A następnie drugą grupą zmiennych to był kontekst przestrzenny, czyli jakby zgodnie z no właśnie takimi geoekologicznymi koncepcjami wzięliśmy pod uwagę nie tylko sam teren zieleni, prawda, w jego granicach, ale również to, co jest w najbliższym otoczeniu, każdego z tych terenów. Teraz muszę kliknąć tutaj. I to jest, czyli jakby te dwa elementy, bo tak to, co powiedziałam, że jakby liczbowo każda w tej naszej, ten pierwszy etap typologii, jak było właśnie te pięć klas pod względem charakterystycznych obszaru i otoczenia, powstało nam pięć takich klas, które widzicie Państwo tutaj, są zaznaczone różnymi kolorami i są też zaznaczone charakterystyki, które wynikają z wartości zmiennych oczywiście. I opisujących oraz elipsy odchylenia standardowego, żeby pokazać rozmieszczenie tych terenów zieleni, prawda? Czyli to, zwróćcie Państwo uwagę, właściwie ta klasa piąta, najmniejsza, to są jednocześnie największe tereny, prawda? I one się, to jest też ciekawe, ta elipsa najbardziej się układa wzdłuż Wisły. Widać, jak bardzo ta Wisła jest takim korytarzem, znaczy takim kręgosłupem, można powiedzieć, no korytarzem też, ale kręgosłupem, wokół, który te największe tereny właściwie skupia. Więc to są właśnie duże, zróżnicowane, bardzo dobrze rozpoznawalne tereny i też bardzo dobrze połączone z innymi terenami zieleni, czyli jakby one tworzą, można powiedzieć, właśnie przez system różnych korytarzy, nie tylko ekologicznych, ale też po prostu powiązań takich przestrzennych, tworzą jakieś ciągłe tereny w większości oczywiście. Mamy potem duże, zróżnicowane, popularne, ze średnią intensywnością gęstości zabudowy połączone z innymi terenami zieleni, w sumie 42 takie obszary, ale zwróćcie Państwo uwagę, że właściwie zdecydowana większość tych obszarów pod względem jakby liczby, prawda, to są obszary z pierwszej, drugiej klasy, czyli małe, właściwie nierozpoznawalne, niezróżnicowane, no to jest w sumie 2/3 właściwie tych terenów, nie połączone też ze sobą, więc takie tereny, to widać, prawda, że one są najbardziej też dookoła miasta, prawda? Czyli takie obszary, które właściwie, to też zastanawialiśmy się, no właśnie, a jakie one będą, czy one rzeczywiście będą miały dla ludzi również znaczenie. Pytanie, czy będą miały dla ludzi znaczenie, zadaliśmy, znaczy no nie konkretnie to oczywiście, ale zanalizowaliśmy w badaniu ilościowym, badaniu ankietowym. To było badanie przeprowadzone przez profesjonalną firmę ankietową na próbie 1000 respondentów mieszkających w Warszawie i w okolicznych gminach. Październik 2020 roku, no tak, to był moment dosyć wyjątkowy. Myśmy odczekali, zresztą było trudne, bo tak naprawdę odczekaliśmy ten projekt w 2019 roku. Badanie terenów zieleni w czasie COVID było wielkim wyzwaniem. Natomiast odczekaliśmy, to był taki moment, październik, że było już po tym czasie, myśmy tam pytali o 3 ostatnie miesiące, więc jakby odczekaliśmy, kiedy te lockdowny były, prawda, Państwo pamiętacie wakacje 2020 roku, kiedy już można było, no oczywiście chodzić do lasu, to już można było od czerwca, ale jakby można było tak naprawdę już bez maseczek przebywać na terenach zieleni i jeszcze zdążyliśmy zamknąć całe to badanie przed kolejnym lockdownem, który na nas czekał jesienią 2020 roku. Zadaliśmy takie pytanie, czy korzystacie Państwo inaczej teraz niż rok temu o tej samej porze. Większość ludzi odpowiedzieli, że tak samo, ale no, jak Państwo widzicie tutaj, nie wszyscy, chociaż to jest dosyć zaskakujące, że ludzie powiedzieli, że rzadziej niż rok temu. Jakby z naszych badań, przede wszystkim takich na podstawie mediów społecznościowych, ale również badań, właściwie wielu obserwacji, które być może Państwo też prowadzili, wynika, że jednak odkryliśmy zieleń miejską w czasie pandemii. No i próba, na koniec powiem, była reprezentatywna nie tylko pod względem płci, wieku, wykształcenia, co no, jakby randomowo można powiedzieć, oczywiście było przyjęte, ale również
pod względem typu zabudowy w miejscu zamieszkania. To było dosyć duże wyzwanie, ale baliśmy się, żeby to zrobić. No, jakoś tam nam się udało. Też z tego względu była próba, znaczy próba, metoda panelu, a nie metoda pukania do respondentów do domu, bo my chcieliśmy mieć, znaczy przyjęliśmy taką hipotezę, że jednak jak ktoś mieszka w domu z ogródkiem pod kampinosem, to on inaczej będzie zupełnie postrzegał, korzystał z terenów zieleni, niż jak ktoś mieszka w bloku, prawda, dziesięciopiętrowym, nie wiem, za żelazną bramą na przykład, tak? I więc rzeczywiście te odpowiedzi, które uzyskaliśmy, one są reprezentatywne dla tych pięciu typów gęstości zabudowy, nie dla konkretnego miejsca, prawda, ale jakby tak typologicznie. W sumie 960 osób z 1000 mieszkańców Warszawy i okolic przyznało, że korzystało z któregoś z terenów zieleni, które zidentyfikowaliśmy. Wymieniali o nie, myśmy tam prosili, to była bardzo długa ankieta, w której prosiliśmy też o wymienienie nazwy, lokalizacji, jakby potem sobie to sami mapowaliśmy, ale opisanie jakby tego miejsca jak najbardziej tak, żeby można było je przedstawić na mapie, miejsca, z którego najczęściej korzystają. W sumie można było wymienić 5 maksymalnie takich miejsc w tej ankiecie. Nasi respondenci wymienili no, prawie 4000 miejsc, z czego część oczywiście wypadła, nie została uwzględniona, było albo za małe, albo właśnie poza terenem badań. Natomiast no, w sumie mamy tak naprawdę 960 respondentów. Mniej więcej każdy z nich, na każdego przypadają około 3 tereny zieleni z terenu badań, ale to, co Państwo widzicie na tym slajdzie, może no, trochę widać ten jaśniejszy zielony kolor w niektórych miejscach, to są te tereny, których respondenci nie wskazali jako tereny odwiedzane, natomiast 189 z tych naszych 330 było przez respondentów odwiedzanych. Te typy, które Państwo widzieliście na mapie, które opowiadałam, prawda, że te pierwsze, druga, ta pierwsza, druga klasa to były te tereny zieleni malutkie, ale jednocześnie dominujące, to widać tutaj to też bardzo dobrze, że no właśnie ich w sumie 60 terenów z tych 330 to jest ten typ czwarty, piąty, czyli stosunkowo duże tereny. Zobaczcie Państwo, że one co prawda stanowią właśnie no 8-10% terenów zieleni, ale tak naprawdę to jest właściwie ponad 80% powierzchni, prawda? Znaczy, czyli jakby duże, znaczące obszary. Jednocześnie te malutkie obszary, tereny, które są no, ilościowo, liczbowo, ich jest relatywnie bardzo dużo, około 60%, no to jest właściwie tylko 7% powierzchni, czyli wszystkich terenów zieleni, tak? Czyli też jakby widać tę dysproporcję tutaj bardzo dobrze. I jak powiedziałam, wzięliśmy teraz te dane z ankiety, żeby opisać, tak, cztery zmienne wybraliśmy, które widzieliście Państwo wcześniej na slajdzie, żeby opisać te poszczególne typy, w jaki sposób ludzie z tych poszczególnych typów korzystają. Od razu powiem tutaj, ten pierwszy typ właściwie nie opisaliśmy tutaj go, dlatego że to bardzo, znaczy wyszło nam w sumie chyba z tego, co pamiętam, 10 takich, znaczy obszarów odwiedzanych. Znaczy trudno tu jest generalizować, trudno, prawda, używać jakichkolwiek opisowych statystyk, dlatego że po prostu była to bardzo mała, one generalnie, tak jak wyszło, że są nierozpoznawane, tak istotnie nasi respondenci właściwie ich nie wymieniali jako terenów odwiedzanych, natomiast wszystkie inne już, no, ze wszystkim innym już zdecydowanie było inaczej. Ten typ drugi i trzeci, byśmy tak roboczo opisali jako takie tereny właściwie takie miejskie, wewnątrzmiejskie, osiedlowe właściwie parki, tak? Osiedlowe parki. To są tereny, ten typ drugi to jest rzadko odwiedzany, głównie przez osoby mieszkające w pobliżu, na bardzo krótko. Ten typ trzeci odwiedzane bardzo często z kolei, właściwie co drugi respondent prawie przyznał, że odwiedza park, który należy do tego typu, spędza tam już między 1 a 2 godziny, odwiedza, znaczy oba te rodzaje niewielkich terenów, znaczy niewielkich, średnich terenów są odwiedzane w weekendy i dni robocze. Zwróćcie Państwo uwagę, ten typ czwarty i piąty, czyli te większe obszary, one są już odwiedzane głównie w weekendy. Respondenci spędzają tam trochę więcej czasu, między 1 a 2 godziny, tutaj te największe tak naprawdę to nawet powyżej 2 godzin. I to, co też
jest istotne. Zobaczcie, to są najczęściej odwiedzane typy, znaczy jak najczęściej ludzie mówią, że właśnie tam jeżdżą, ale jednocześnie pokonują tam największą odległość, znaczy najdalej tam mają, prawda? Znaczy jakby najczęściej jeżdżę tam, gdzie jednak mam daleko. To widać tutaj na tym wykresie pudełkowym, gdzie jest zaznaczona mediana, myśmy tam pytali, to jakby też była jedna z trudności tego badania, no, ale udało się to zrobić, o miejsce zamieszkania, tak, żeby podać przynajmniej ulicę, miejsce zamieszkania, mapowaliśmy to i liczyliśmy odległości, średnie odległości z miejsca zamieszkania do terenu zieleni, który odwiedzający odwiedzają. I zobaczcie Państwo, że to są te dwie grupy, gdzie właściwie między 900 a 1300 metrów pokonujemy, żeby ten teren odwiedzić. 3,5 kilometra, a tu już jest ponad 4 kilometry i nadal odwiedzamy te tereny. Najczęściej. Także one są, i to jakby te różnice tutaj są istotne statystycznie poza tą klasą pierwszą, jak Państwo widzicie, po której ta próba badawcza była zbyt mała. No i teraz dysponując tą typologią, wybraliśmy sobie, że taki był też cel, żeby opisać, jakby zobaczyć, jak ludzie korzystają z tych terenów, ale też wybrać z każdego typu po jednym terenie zieleni i przeprowadzić tam badania jakościowe, żeby też odpowiedzieć na pytanie jak, tak? Znaczy jakby lepiej zrozumieć sposób wykorzystania tych terenów. Tutaj jakby ten wybór, no chyba, znaczy jak drugi raz byśmy to robili, to nie wiem, czy byśmy, może byśmy wybrali inaczej, ale nie wiem, czy lepiej. To znaczy rzeczywiście nasze badanie wykazało, już trochę uprzedzę już, ale one wykazały, że to nie są najbardziej reprezentatywne, prawda, że nie można na podstawie tego, jak ludzie odwiedzają, co ludzie, jak ludzie postrzegają, przykładowo Jezioro Kiełpińskie, ten typ pierwszy, nie można tego na wszystkie tereny zieleni tego typu pierwszego rzeczywiście uogólniać, ale też, no tak, jest to pewne wyzwanie, prawda, natomiast z drugiej strony, jak Państwu pokażę, są pewne cechy, wyniki, które właściwie się uogólnią, to się pojawiają tak naprawdę w każdym z tych terenów. My jak wybieraliśmy te tereny, staraliśmy się, żeby one były jak najbardziej pasowały do średniego opisu każdego typu, ale jednocześnie zobaczcie, że wybraliśmy je z takiego jednego właściwie transektu, z jednego, znaczy chcieliśmy, żeby one były, nie były po całej Warszawie właściwie, nie występowały w całej Warszawie, tylko właściwie dzielnice Żoli Boż Bielany i właśnie ten teren podmiejski tutaj, Jezioro Kiełpińskie na terenie gminy Łomianki, więc żeby to był jakby taki, żeby zminimalizować, można powiedzieć, te czynniki, które będą różnicować te tereny. Przepraszam, spróbuję kontrolować też czas. Taka metoda, którą przyjęliśmy w tych badaniach jakościowych, to była metoda wywiadów, ale to były wywiady w terenie. To nie wiedziałam to dobrze, tak. Wywiady spacery właściwie, tak można powiedzieć. Po angielsku brzmi ładniej, walk and talk, albo walking interview, też tak w literaturze występuje. To jest dosyć rzadko w sumie w literaturze opisywana metoda, ale wydaje nam się, że bardzo nam się świetnie sprawdziła. Tutaj w każdym z tych terenów przeprowadziliśmy 5-6 takich wywiadów z grupą respondentów, których nazwaliśmy zaangażowanymi użytkownikami, czyli ludźmi, którzy znają ten teren bardzo dobrze, ale też są bardzo różni. Znaczy nagrywaliśmy całą, tak jak Państwo tutaj widzicie, badacz, respondent, nagrywaliśmy wszystko na dyktafon, mapowaliśmy na GPS-ie, nagrywaliśmy jakby całą trasę, zaznaczaliśmy też współrzędne punkty, w których respondenci się zatrzymywali, zwracali nam na coś uwagę, mówili, o tutaj na przykład, tam, nie wiem, coś rośnie, albo tutaj coś, to jakby wszystko było zmapowane dokładnie i za pomocą właśnie takiej aplikacji MapMarker. I scenariusz tego wywiadu był taki, że
Mieliśmy właściwie przygotowane takich kilka głównych pytań. Czasem i listę takich, tego już Państwu tutaj nie pokazuję, bardzo szczegółowych rzeczy, które chcieliśmy, żeby w tej rozmowie padły. One zazwyczaj padały, jak rzucaliśmy temat, prawda? Czasem wystarczyło powiedzieć, pokaż nam Pan swoimi oczami, właściwie nie trzeba było nic innego pytać, bo wszystka ta nasza checklist, prawda, którąśmy sobie sprawdzali w trakcie wywiadu, wszystko padło. Czasem trzeba by dopytywać oczywiście o szczegóły. Generalnie pytaliśmy, znaczy ta pierwsza prośba, którą wysyłaliśmy do respondentów, prosząc o spotkania, o spacery, żeby nam opowiedział właśnie, pokazał nam bardzo swoimi oczami, pokazał nam najciekawsze miejsca, takie miejsca, które on często odwiedza, ale które też on uważa za najważniejsze na terenie tego terenu, tym one się wyróżniają. Prosiliśmy o to, żeby opowiedział nam też, pytaliśmy na przykład, czy widział Pan tutaj swoich sąsiadów, czy jakby kto tu, czy w ogóle to miejsce się cieszy zainteresowaniem, tak jak Pan tu przychodzi, ogląda, jak to jest, prawda, co się Panu tutaj nie podoba i wreszcie, co by Pan powiedział osobom zarządzającym, gdyby miał Pan taką, zarządzających tym terenem, gdyby miał Pan taką możliwość. Ci respondenci byli z bardzo różnych, właściwie staraliśmy się tak, żeby w każdym z tych terenów był jakiś przyrodnik, był jakiś mieszkaniec, który mieszka na tym terenie od dawna, żeby były osoby, które jakoś tam są takimi aktywistami, czasem radnymi, ale też w znaczeniu takich radnych zaangażowanych, tak, to co się dzieje na terenie tych terenów i za każdym razem, żeby był ktoś, kto zarządza tym terenem nie na poziomie miasta, także jak mamy powiedzmy zarząd zieleni, no to jakby nie uderzaliśmy tak wysoko, tylko lokalnie ludzie, którzy są zaangażowani w opiekowanie się, można powiedzieć, tym terenem, czyli na przykład właśnie nie panie z Urzędu Dzielnicy z Wydziału Ochrony Środowiska, czy też pracownik lasów miejskich, który nadzoruje, jakby zarządza na terenie Lasu Bieleńskiego i tak dalej. Także była to bardzo, znaczy w każdej z tych grup, w związku z tym mieliśmy bardzo różnych respondentów. No można powiedzieć tak, tych wywiadów mało i dużo, prawda? Znaczy jakby to był bardzo duży wysiłek organizacyjny przerobienia tych danych, bo jak sobie Państwo wyobrażacie, to były wywiady, które trwały godzinę, półtorej godziny, czasem dłużej, więc tego materiału mamy bardzo, bardzo dużo. Wiele z tych rzeczy się też powtarzało w tych wywiadach. Znaczy nie mieliśmy takiego, to myślę, że metodycznie jest ważne, żeby powiedzieć, że nie mieliśmy takiego poczucia, że każdy mówi co innego i jakbyśmy wzięli jeszcze innego respondenta, to on by jeszcze co innego powiedział. Nie, to rzeczywiście gdzieś to pole, gdzieś oczywiście każdy coś wnosił innego, ale jakby to pole wspólne było, więc jakby z punktu widzenia można powiedzieć takiego badania jakościowego, gdzie pytamy tak długo, aż nie wyczerpiemy, prawda, aż nie pojawiają się nowe wątki, no, myślę, że byliśmy blisko. W sumie dla wszystkich tych terenów udało nam się przeprowadzić 27 takich wywiadów i teraz chciałabym parę słów na temat tych wyników Państwu opowiedzieć. Jeszcze dodam, że one są analizowane przy pomocy Max Poulier, jakby mamy świetnie wykształconego w zakresie analizy, to Pani Profesor mówiła, analizy jakościowej członka naszego zespołu, więc jak posługiwaliśmy się tymi narzędziami, próbowaliśmy w ten sposób te wywiady przeanalizować. Trzy takie slajdy Państwu pokażę na trzy różne tematy i to co najbardziej, są jakby tak od pierwszego do piątego typu, to co najbardziej charakterystyczne dla każdego z tych terenów i przykładowe cytaty, które zostały wybrane nie przypadkowo, tylko tak, żeby opisać rzeczywiście to, co najczęściej padało, tak, w tych wywiadach. Jeśli chodzi o kulturowe usługi ekosystemowe, czyli ten punkt wyjścia, czy jakby ta kanwa teoretyczna całego projektu, myśmy się spodziewali, że wyjdzie rekreacja, estetyka, edukacja, o tym Państwu powiedzieliśmy. Edukacja wyszła w bardzo niewielkim stopniu. Rzeczywiście tak, rekreacja, jak Państwo widzicie, ona jest wszędzie, ona jest dla wszystkich bardzo, bardzo ważna. Estetyka prawie wszędzie, natomiast najbardziej tak naprawdę tych małych terenach, czyli tam, gdzie w mniejszym stopniu jesteśmy w stanie, znaczy tak, tam, gdzie jakby wyjdziemy z domu, idziemy do parku, sobie myślimy, znaczy respondenci mówią, o to przychodzę sobie popatrzeć, postoję, popatrzę sobie, albo rozłożę sobie kocyk i chwilę pobędę na łonie natury. W przypadku trzecim to były Sady Żoliborskie, to był taki właśnie osiedlowy park na terenie gęsto zabudowanym i pomiędzy bloki tak naprawdę ten park wrzucony. Tutaj szalenie istotne, też może dlatego, że to Żolibor,
szalenie istotne wyszło coś, czego nie zakładaliśmy na początku, to znaczy relacje społeczne, tożsamość tego miejsca, to znaczy tożsamość miejsca dla tych mieszkańców, którzy to jest moje miejsce, mój park, ja tutaj obtyduję, ja tu przychodzę, podlewam to drzewko, a moja sąsiadka to podlewa tamto drzewko, prawda? Tak jakby, można powiedzieć, jako takie infutuana miejsce, prawda? Te sady woliborskie się tutaj nam ujawiły. Natomiast jeśli chodzi o edukację, to ona wyszła owszem, ale w tych największych terenach, czyli właśnie w lesie Bilańskim, w parku, przepraszam, Młocińskim. I tutaj właśnie mówili nam respondenci, właśnie jedna taka respondentka, która była, pracuje w komunikacji, jest przyrodnikiem i ona właśnie mówi, no tak, to jest po prostu fenomenalne miejsce dla obserwacji, dla uczenia w ogóle o przyrodzie, bo to jest to miejsce, które jest dzikie na swój sposób, ale jest jednocześnie w centrum miasta. Zwierzęta są na swój sposób, on nie chce powiedzieć oswojone, ale trochę tak, znaczy, że one się nie boją, że jakby takiego dzięcioła możecie tam Państwo zobaczyć z odległości kilku metrów, nie zobaczycie tego nigdzie indziej, ponieważ te dzięcioły się tu trochę do tego człowieka już, można powiedzieć, przyzwyczaiły, więc jakby to wyróżnia ten teren pod względem takich właśnie edukacji spośród bardzo wielu innych, bardziej tak, innych terenów, gdzie też te dzięcioły występują, powiedzmy. Park Młociński. No właśnie, bardzo silnie ta rekreacja, czy na to zresztą też uwagi na taką infrastrukturę, bo nie wiem, Państwo, to miejsce jest taka pętla właściwie, którą się pokonuje właściwie, czy na biegówkach, czy biegając, czy na rowerze, to po prostu ludzie jeżdżą po pętli głównie, no więc respondenci mówią, rytm jest tutaj sportowy, biegaki można tak spotkać o każdej porze dnia, nocy, prawda, i o każdej pogodzie. No właśnie, zobaczcie Państwo, tu o tym jeszcze nie powiedziałam. W Sadach Żoliborskich to jest bardzo specyficzny park, dlatego że to jest, no, jak sama nazwa wskazuje, dawne sady, w tej chwili tam się zasadza dosyć dużo, no, rośnie też, było zasadzane dosyć dużo drzew ozdobnych, ale dużo tych drzew, które tam są, to są stare drzewa owocowe. I to jest bardzo wyjątkowe na terenie w ogóle Warszawy, z czego mieszkańcy sobie zdają sprawę. I też z tego względu, że właśnie rosną tam jabłonie, grusze, śliwy, to rzeczywiście jesienią każdego roku mieszkańcy organizują owocobrania i tutaj Państwo widzicie, my to nazywamy zaopatrzeniowymi usługami ekosystemowymi, no bo oni rzeczywiście zbierają te owoce i przerabiają, często je zbierają w koszach, wystawiają dla starszych ludzi, którzy nie są w stanie już sami zebrać, prawda, i jakby jest to takie budujące tą społeczność lokalną, można powiedzieć, takie aktywności. No i właśnie oni opowiadają, także zbieramy tutaj na jesieni berę, robimy z tego pyszne rzeczy, ponieważ do kaczki z żurawiną, z różką, berą nie ma nic lepszego, prawda, w centrum miasta, także jest to bardzo, myślę, ciekawe. Drugi slajd pokazuje opinie respondentów na temat zarządzania tymi terenami. I tutaj właściwie wszędzie, gdzie są jakiekolwiek problemy z własnością terenów, to natychmiast to wychodzi. To jakby nie jest wyjątkowe, jeśli chodzi o tereny zieleni, bo właściwie czego byśmy się nie dotknęli, czy jakichkolwiek badań, czy, to zawsze jakby ta własność okazuje się tak naprawdę być na pierwszym miejscu. Myśmy sobie w ogóle nie zdawali sprawy, że na terenach zieleni tak bardzo na to wyjdzie. Jezioro Kubińskie okazało się, że jest rezerwatem, który jest w całości położony na gruntach prywatnych, gdzie mamy w sumie około 150 właścicieli działek, prawda? Co właściwie no jakby szachmat, można powiedzieć, jeśli chodzi o jakiekolwiek zarządzanie tym terenem. Z jednej strony widzicie Państwo, mamy mieszkańca, jednego z mieszkańców, takiego bardziej aktywnych, z którym rozmawialiśmy, właścicieli tego gruntu, który mówi, bez rozmowy, bez pisma, bez uzgodnienia relacji, teraz na mojej własności panoszy się RDOŚ, prawda? A z drugiej strony RDOŚ mówi, no zgodnie z konstytucją można ograniczyć prawo własności w związku z ochroną środowiska, więc jakby tutaj też te zderzenia takie bardzo, chociaż następny slajd będzie o konfliktach, bardzo, bardzo były, bardzo nam wyszły. Własność terenu, jakby i w przystawach Bustmana to też wyszło, ale też w Parku Młocińskim nie tyle tutaj własność prywatna, publiczna, tu nie było tego rodzaju dylematów, ale był inny dylemat. Znaczy jakby mamy trzy jednostki, właściwie cztery jednostki, które opiekują się tym terenem, bo to należy do dróg miejskich, do zarządu dróg, to do terenu zieleni, to są Wody Polskie, w związku z tym każdy ma inne kosze na śmieci, prawda? To co widzę tutaj jedna respondentka mówi, ja trochę po koszach na śmieci rozpoznaję, w jakim to jest zarządzie, prawda? Więc jakby też jeden park tak naprawdę.
No i bardzo ciekawy przykład, bo tak się stało oczywiście, że dwa z tych obszarów to były rezerwaty przyrody, właśnie Park Las Bielański, Jezioro Tyłpińskie i tutaj bardzo jasnym problemem związanym z zarządzaniem i od strony zarządzających, i od strony również użytkowników bardzo jasno wynikają problemy z ograniczeniami prawnymi, znaczy jedni uważają, że są za bardzo, za daleko idące, drudzy, że są za mało idące, prawda, a tak naprawdę problem jest głównie z egzekwowaniem tego i to właściwie bardzo jasno tutaj wychodziło. Jedna z respondentek nam powiedziała właśnie, wszystko jest tak naprawdę dobrze, to po prostu nie jest egzekwowane i to jest ten problem. No i wreszcie trzeci slajd, ostatni badawczy. Ja mam jeszcze 5 minut, prawda, panie profesor, panie profesorze, tak, dziękuję. Bo potem już, tak? Potem nie pięć, ale też. Dziękuję bardzo. Bardzo hojni jesteście, wybranego. Zapamiętam. Konflikty. Nie ma, proszę Państwa, zarządzania przestrzenią bez konfliktu. I w każdym z tych parków różne konflikty nam wyszły. Bardzo różne. Czasami to były konflikty między użytkownikami. Znaczy jakby ja chcę tu jeździć na rowerze, a ja chcę chodzić z psem bez smyczy. No nie da się zadowolić wszystkich. Z tego też sobie zarządzający świetnie zdają sprawę. Ale były to też te konflikty wokół przepisów ochrony. Właśnie to jest ciekawe, bo jakby one były i wokół przepisów ochrony, i wokół ich nieprzestrzegania. Prawda? Znaczy, że jakby z jednej strony ludzie mówili, no dlaczego nam tu nie pozwalają wychodzić z psem? Znaczy, właściwie ludzie mówili, znaczy oni mówili, aż tak nam nie postrzegają, tylko nie pozwalają, tylko ludziom się nie pozwala, a gdzie oni mają chodzić z tymi psami, prawda? Więc jakby tutaj nawet takie wokół właściwie planu ochrony, jakby tego, co z tego wynika, konflikty były bardzo jasno artykułowane. No i bardzo świetnie to podsumowała jedna z naszych respondentek, która powiedziała, że problemem tego rezerwatu jest to, że on jest położony na terenach prywatnych. Znaczy tak, na terenach prywatnych mamy konflikt interesów, ale właśnie przyroda się nie obroni w tym. A ona, i tak naprawdę ona nie ma w tym wszystkim zbyt dużych szans. I innym, jak szybciutko zobaczę, że nie dałam tego cytatu tutaj też, ale bardzo ciekawym też takim podsumowaniem ze strony przedstawiciela jednostki zarządzającej jednym z tych terenów padły takie słowa, że Warszawa jest też bardzo specyficzna o tyle, że ludzie są tutaj bardzo świadomi, zaangażowani w ochronę przyrody, czy w ochronę przyrody właśnie, są zaangażowani, jakby chcą, walczą, można powiedzieć, też pod tej ostatniej dekadzie, prawda, jesteśmy wszyscy bardzo wrażliwi na jakiekolwiek, widzimy kogoś, kto chce ściąć drzewo, w związku z tym od razu, prawda, jest komitet poparcia, znaczy obrony drzewa, bardzo to jest, jakby też zarządzający na to zwracają uwagę, że to jest bardzo delikatna sprawa. Opowiadał nam jeden z, no właśnie, tenże zarządzający opowiadał nam taką historię, to powiem Państwu, jest super ciekawa, zamiast tych cytatów, to sobie tak może przelecicie tylko wzrokiem, on opowiadał historię, w której oni próbowali wyciąć robinie akacjowe, czyli gatunek inwazyjny w lesie bielańskim, który jakby tam jest taki problem, że one rosną bardzo szybko, my tam chronimy dęby, prawda, jak robinia rośnie obok dębu bardzo szybko, no to ten dąb nie może rosnąć, tak, więc jakby wycinamy dookoła dębu, próbujemy wycinać czasem te drzewa, zwłaszcza jakby no nie wycinamy wszystkich, tylko te gatunki inwazyjne i natychmiast, i on mówi, robiliśmy to przy minus 20 stopniach, było zimno, jakby celowo wybrany moment, żeby zrobić to w miarę po cichu, nie byli w stanie tego zrobić, znaczy mieszkańcy natychmiast zablokowali koparkę, zablokowali jakby osoby odpowiedzialne za gospodarowanie tym parkiem. To jest oczywiście o złej komunikacji, można powiedzieć, prawda? Ale jakby to też jest bardzo ciekawe, jak bardzo te konflikty ogniskują też społeczności lokalne wokół sposobów zarządzania na tych terenach. No i bardzo silna antropopresja. To można powiedzieć, jest to jeden z największych problemów, które wychodziły w tych parkach najczęściej odwiedzanych. One się w bardzo różny sposób egzemplifikowały, na przykład właśnie ktoś mówił, to są takie tłumy w lesie młocińskim, że tu naprawdę jak jest ciepło, zwłaszcza w sobotę, w niedzielę, to po prostu ja tutaj nie przychodzę, w ogóle nie ma tutaj znaczy nie korzystam z tej przyrody, bo jest tak duża antropopresja. W lesie bielańskim też to troszeczkę wychodziło, chociaż troszeczkę inaczej i to chyba też nie jest aż taki problem, dlatego że też inaczej jest, inaczej infrastruktura tego parku wygląda, jakby nie ma tego jednego głównego tak naprawdę szlaku i też nie ma takiego miejsca, no w lesie młocińskim jeszcze mam taką polanę piknikową, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, gdzie można przyjść, rozpalić sobie ognisko, no właśnie
Są ludzie, którym bardzo ten dym z ognisk z polan przeszkadza. No też zaliczyliśmy tutaj do problemów wynikających z antropogresji. No i jeszcze zanim podsumowanie, to tak trochę zasygnalizować, bo powiedziałam Państwu, że mapowaliśmy też te wszystkie spacery, więc tutaj taki przykład chcę tylko pokazać, nie jestem w stanie o wszystkim Państwu opowiedzieć, ale taki chcę przykład Państwu pokazać, to jest Las Birański z ortofotomapy. To, co widzicie Państwo tym jasnym kolorem na biało zaznaczone, to są szlaki, które są dostępne dla, znaczy są otwarte dla, którymi można się poruszać po tym terenie, tak? Natomiast każdy kolor to jest inny nasz respondent. Jak Państwo widzicie, niektórzy z nich chodzili, właściwie często padało takie pytanie, a czy ja mam Was prowadzić drogą taką legalną, czy też sobie schodzi tej ściele? Bo my mówiliśmy, badamy, nas interesuje człowiek, prawda? Nie, znaczy nie jesteśmy prawnikami, więc jakby poprowadzi nas tak, jak ty zazwyczaj chodzisz, tak? No, zwróć nam uwagę na to, co ty uważasz, że jest ważne. No i pojawiały się takie momenty, że właśnie idzie z nami ekspert, który mówi, prawda, jak to zaraz, dlaczego tutaj ta ścieżka jest zamknięta, prawda? Znaczy to jest właśnie najciekawsze, ona mówi, to jest tak naprawdę najciekawsze miejsce właściwie, jedno z najciekawszych miejsc w tym lesie. Wcześniej stoi przed nim zresztą tabliczka z napisem najpiękniejsze fragmenty grądu miejskiego, a zaraz obok stoi, prawda, tabliczka zakaz wstępu. Więc też takie rzeczy, takie smaczki, można powiedzieć, nam wychodziły właśnie dzięki temu, że byliśmy w terenie i że mogliśmy w terenie z tymi ludźmi rozmawiać. Podsumowanie. Pozwoliliśmy sobie podzielić na dwie części, część taką merytoryczną i część metodyczną. Jeśli chodzi o tę część merytoryczną, no to po pierwsze, na pewno nam nie wyszło to, że wykorzystanie terenów zieleni jest jakąś pochodną odległości od centrum miasta. Tak myśleliśmy, że tak też w literaturze wielokrotnie jest, że pokazywane, że mamy takie wilderness continuum, prawda, od miasta do przedmieści, że jakby ta przyroda w centrum jest zupełnie inna niż na przedmieściach. Otóż wcale nie jest. Z naszych badań wynika, że tak naprawdę w Warszawie to jest ta Wisła, która ogniskuje, która jest takim kręgosłupem dla dzikiej przyrody. I rzeczywiście te tereny, jak Państwo widzieliście na tych pierwszych mapach, one są zróżnicowane na skutek innych czynników niż odległość od centrum. To jest, można powiedzieć, taki bardzo banalny wniosek, ale bardzo, wydaje mi się, ważny z punktu widzenia zarządzania terenami zieleni. Bo rzeczywiście różne typy tych terenów zieleni dają naprawdę bardzo różne korzyści ludziom. I czasem nam się wydaje, że mamy jakiś mały, nudny park i on właściwie taki jest monotonny, nie ma żadnego znaczenia. A okazuje się, że dla codziennej rekreacji człowieka, który potrzebuje na pół godziny wyjść z psem i popatrzeć na zielone, to ma bardzo duże znaczenie. Więc jakby można powiedzieć, no w całej tej układance ta funkcja tych terenów jest dosyć różna i też służy różnym celom. Główną kulturową usługą ekosystemową jest rzeczywiście, tak jak nam to literatura podaje, to nie jest wielkie odkrycie, że to jest rekreacja. Natomiast znacznie w mniejszym stopniu wyszła nam edukacja, niż ona chyba powinna wyjść, tak bym nawet powiedziała. A znacznie bardziej niż zakładaliśmy wyszło to znaczenie terenów zieleni jako takich miejsc właśnie tożsamości, znaczy tak, pokazujących tożsamość tego miejsca, właśnie przywiązanie mieszkańców do miejsca. Percepcja przyrody, zachowania ludzi na terenach zieleni bardzo są, rozmijają się z planami zagospodarowania i użytkowania na każdym terenie. Znaczy na każdym terenie nie ma chyba, nie było takiego terenu, przy czym przeleciałam przez wszystkie, gdzie byśmy powiedzieli, tak, jest świetnie zarządzany teren, prawda, jakby i zarządzający są zadowoleni z tego, jak ten teren jest użytkowany i odwrotnie, prawda, zawsze tutaj są jakieś tarcia i co jest bardzo ciekawe, te tarcia, problemy, konflikty, one są podobne, znaczy mimo tego, że tereny są bardzo różne, to pewne takie właśnie problemy ograniczenia są podobne dla wszystkich tych obszarów. I wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która, no, którą da się zrozumieć, to wynika z bardzo dużej presji społecznej na te obszary w Warszawie, w aglomeracji Warszawy. Z drugiej strony myślę, że świadomość tego jest bardzo ważnym też takim wynikiem dla zarządzających terenami zieleni w mieście. Jeśli chodzi o takie metodyczne podsumowanie, na początek chcieliśmy, żeby w ogóle się zabrać za te tereny zieleni, no to chcieliśmy mieć mapę, prawda? Mapę z terenami zieleni. No,
piszemy tu, tam, prawda? Wydaje się, że nic prostszego, jak z danych przestrzennych, których Warszawa ma mnóstwo, wyciągnąć ma oprócz nic bardziej mylnego. Nie powiem, że pocałowaliśmy kilka klamek, bo to często były różne inne, ale finalnie było tak, że pewną rzecz, pewną część trzeba było sobie samemu startować, a czasem po prostu pójść wtedy i zobaczyć, jak to wygląda naprawdę, bo jakby nie byliśmy w stanie nawet z kilku miejsc, kilku map, prawda, zrobić takiej jednej mapy na podstawie danych przestrzennych dostępnych. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, wiedząc, że to jest nagrywane, jest to uważam bardzo duże też utrudnienie dla badaczy zajmujących się tym analizą w mieście. Po drugie, wydaje nam się, że bardzo fajnie nam tutaj wyszło to połączenie badań ilościowych, jakościowych. Oczywiście to jest to jakby kanon, można powiedzieć, badań społecznych, więc nie jest to znowu nic wielkiego. Natomiast to, co jakby chcę podkreślić, że badania terenów, tych relacji między człowiekiem a przyrodą, jakby nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy jakiś z tych etapów pominąć. Dlatego, że zupełnie inne rzeczy wyszkodziły z tych wywiadów jakościowych. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy, zrozumieliśmy dzięki tym wywiadom, zwłaszcza w terenie. No a jednocześnie właśnie ta ankieta, której ja tutaj taki malutki kawałek tylko byłam w stanie Państwu pokazać, też nam bardzo dużo powiedziała o mieszkańcach Warszawy, ich korzystaniu z takim no, reprezentatywnym zieleni. Ogromne zróżnicowanie, trudność budowy terenów reprezentatywnych, o tym już mówiłam, to było wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy zrobiliśmy to dobrze, ale nie wiem, czy ktoś jest w stanie zrobić to lepiej, tak bezczelnie powiem. No i wreszcie trudno mówić o przyrodzie bez kontaktu z przyrodą. Wymyśliliśmy to sobie tą technikę właśnie tego wywiadu na terenach zieleni i to świetnie nam wyszło. To było bardzo duże wyzwanie, też jak się Państwo domyślacie, takie logistyczne, organizacyjne, ale wydaje mi się, że wiele z tego materiału, który otrzymaliśmy, nie bylibyśmy w stanie go znaczy nie bylibyśmy w stanie go dostać po prostu, prawda, bez pójścia w teren. Więc ten teren tutaj chcę podkreślić, był dla nas bardzo ważny. Projekt trwał już jakiś czas i pokazałam Państwu takie główne rzeczy, taki główny układ właściwie, prawda. My oprócz tego jeszcze tam jest parę innych rzeczy, które Państwu nie pokażemy, ale tak trochę chcieliśmy powiedzieć, że przy okazji też tego projektu zaangażowaliśmy się w wykorzystanie mediów społecznościowych do badania terenów zieleni, w tym właśnie do jakichś naszych publikacji na ten temat właśnie z użyciem. W jednym, w drugim przypadku akurat Instagrama się ukazały, artykuł, którego tutaj nie ma właśnie pani profesor Kuczyk i prawie doktor Grzyba dotyczące, czy bazujące właśnie też na mediach społecznościowych, też polecam Państwa uwadze i wreszcie no, coś, co jakby też właśnie wspólnie z panią profesor Woźniak, której dzisiaj tutaj nie ma, próbujemy też ocenić estetykę terenów zieleni, znaczy 3D, przy pomocy wskaźników 3D, czyli nie tylko przy pomocy, czyli tak jak to się zazwyczaj robi w literaturze, właśnie jakby co tam rośnie, prawda, takie proste jakby land cover, land use, znaczy proste, no, proste dla nich, natomiast również jakby przez wysokość zieleni tutaj jakby trochę porównujemy takie dane dotyczące zebrane w terenie miejsca, na które ludzie zwracają uwagę, razem z danymi, bardzo dokładnymi danymi przestrzennymi, danymi przyrodniczymi na przykładzie Parku Skarżyskiego. Mam nadzieję, że to niedługo zostanie ukończone i że też będę mogła z Państwem się tym kiedyś podzielić. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że nie bardzo przekroczyłam czas. Bardzo dziękujemy. To ciekawe badania i oczywiście na tym listę podzielę się Państwem tkanina. Ale nie mamy pytania. Mamy studenci na rad. A Krzysztof? Nie ma pytań, które mieszkańcy nie pracowali na pewno, że są nieprzyjemne, że aby dostać się do tych większych kompleksów. Czy wybierali te bliżej się, bliżej swojego miejsca cały świat? Ja mam dwa pytania.
Tak jak mówiłem, mam dwa pytania. Pierwsze to jest, czy planują Państwo powtórzyć to badanie, bo wydaje mi się, że ten 3-miesięczny okres kwarantanny był dość krótki w porównaniu do tego, co mieliśmy potem. I wydaje mi się, że to była taka jedna szansa na milion, żebyśmy się jednak polubili z tą przyrodą. A druga to, czy mają Państwo jakieś rozwiązanie na te błędy komunikacyjne, które zostały wspomniane, czyli wycinanie drzewa w minus 20 stopniach, żeby nikt nie widział, a z drugiej strony proszenie Komitetu Obrony Drzewa, który jest gatunkiem inwazyjnym, ale nikt tam o tym nie powiedział. Bo z tego, co, znaczy z tego, co sam widzę, no to przez ostatnie lata to dalej jest problem i wydaje mi się, że ono się da się dać. Dziękuję. Dziękuję za ciekawe wystąpienie. Mam takie dwa pytania dotyczące z komentarzem. Pierwsze pytanie to skąd skupienie na obszarach powyżej 2 hektarów? Czy to jest, czy projekt był tak nakreślony tematycznie, że badane są tylko, badany jest kontakt z przyrodą tylko na dużych obszarowych terenach? Bo wydaje mi się, że te pytania badawcze były szerzej nakreślone. Na przykład nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób mieszkańcy Warszawy mają kontakt, gdzie i tak dalej. Z moich badań też doświadczeń jakby codziennych wynika, że z tą przyrodą można się spotkać wszędzie, pod budynkiem uniwersytetu czy na osiedlu. I też te obszary rozproszone, one są często odwiedzane, często mamy z nimi kontakt, ale ze względu na to, że nasza uwaga, tak jakby nasze myślenie o przestrzeni koncentruje się wokół pewnych nazwanych obszarów jasno określonych, możemy nadreprezentować w naszych opowieściach obszary duże, a nie na przykład drzewo, które rośnie gdzieś, bo takich drzew mijamy 150 codziennie. Są bardziej rozproszone też w naszej uwadze. Drugie pytanie dotyczy tego, skąd skupienie na osobach bardzo mocno zaangażowanych, radnych i tak dalej. Czy chodziło tutaj o badanie tych konfliktów i takich kwestii zarządczych, czy badanie percepcji jakby użytkowników? Bo to są też mogą to być specyficzni użytkownicy. Zastanawiam się, jak to Państwo tutaj interpretujecie. A trzecie pytanie dotyczy tego tych danych o tym, że pewne tereny są rzadko odwiedzane. Czy chodziło o to, że one były rzadko odwiedzane w całej próbie, w sensie, że niewielka część próby wskazywała je jako odwiedzane, bo to jest jakby znane, że duże tereny są bardziej znane, częściej odwiedzane przez więcej osób, a małe tereny położone blisko są odwiedzane przez mniej osób, ale częściej przez osoby, które odwiedzają te małe tereny, częściej do nich chodzą niż jeżdżą do tych dużych. I pytanie, czy to jest częstotliwość w próbie, czy częstotliwość w czasie dla tych osób, które je odwiedzają? Bo jakby z moich planów wynika odwrotnie właśnie, że te małe, bliskie są często odwiedzane, ale przez mniej osób. Także w zasadzie to są takie dwa pytania, czy takie dwie uwagi, dwie, trzy uwagi. No może jeszcze o tym, że dzięcioła można spotkać też na osiedlu i w wielu innych miejscach, więc jakby też nie trzeba jechać do lasu na obrzeżu miasta. Nie jest bardzo dużo takich miejsc w Warszawie, gdzie można spotkać różne gatunki dzięcioła. Mniejsze liczby. Bardzo dziękuję za tak porządkowaną prezentację. Perspektywa dla naszych studentów. Bardzo dziękuję. A bociana czarnego można spotkać w Parku Skaryszewskim. Mam zdjęcia, gdyby ktoś naprawdę mi nie wierzył. No właśnie, i o to chciałabym zapytać o dobór miejsc, które Państwo badaliście, bo zostało tutaj powiedziane, że one zostały wybrane dlatego, że nie różnią się znacznie między sobą. Czy to chciałbym więcej o tym doborze miejsc. Jakie rozważaliście Państwo inne możliwości? Dlaczego wybór, bo to jest takie uderzające, że one są jednak skumulowane, czy naprawdę tak bardzo różnią się według Państwa różne dzielnice Warszawy? Nie wiem, chciałbym o tym więcej usłyszeć.
Druga rzecz to, tak, to również tutaj padło już o powtórzeniu badania, ale chciałabym usłyszeć Państwa opinię na temat tego, jak zmieniło się użytkowanie terenów zielonych w Warszawie po napaści Rosji na Ukrainę i po napływie migrantów. Mam tutaj swoje przemyślenia, obserwacje, To oczywiście zmiana tego użytkowania wynika z różnych czynników może wynikać, ale ja na pewno wiem z rozmów z różnymi osobami z Ukrainy, że one tęsknią do terenów zielonych użytkowanych trochę w inny sposób niż to się przyjęło w Warszawie. I stąd na ten temat chciałabym usłyszeć jakąś refleksję. Nie, zastanawiam się, czy edukacja, która tutaj nie wyszła, zależy po prostu od doboru respondentów i doboru miejsc. Bo gdybyśmy na przykład wybrali, nie wiem, ten cały teren nadwiślański, to mamy na przykład pawilon Kamień i być może gdybyśmy tam rozmawiali, to byłoby więcej takich elementów. No ale też to jest miejsce, które jest odwiedzane przez mieszkańców pewnie całej Warszawy, a nie jakoś blisko. Trudno mi jest powiedzieć, to tylko taka moja obserwacja. Albo no, na przykład Zakole Bawerskie. Właśnie czy takie rzeczy były brane pod uwagę, spacery ornitologiczne, właśnie takie rzeczy, które się odbywają. Nie wiem, nie widziałam tego tutaj, więc o to pytam. I mam taką propozycję, żeby typy 1-5 tych obszarów nazwać jakoś, ponieważ one są bardzo trudne do omawiania, gdy operujemy tą całą listą wyróżniających ich czynników. I tam w którymś momencie padło. Są to głównie, powiedziałaś tak, Marto, to są głównie takie parki, tak, parki osiedlowe. O właśnie, żeby to jakoś nazwać. Nawet zbliżając się do tego, co to właściwie jest taki ten typ jeden. I chciałabym też zapytać o to, czy jakie są rekomendacje, dla kogo i czy w ogóle na podstawie tego badania można cokolwiek rekomendować, na jakim poziomie i w jakim zakresie, bo widzę, że to jest bardzo obszerny projekt. Dziękuję. W przypadku edukacji, czyli trigger na rozmiarach posiadania dzieci. I pytanie, czy chyba była reprezentatywna również z tego punktu widzenia. Powiedziałam, że nie, bo na ogół jest trudno zmusić ludzi posiadających dzieci. Wiem, jeszcze mam pytania z sali. Tak, dziękuję. Pytanie, właśnie padło o rekomendacje, czy można sobie na podstawie tego zgromadzenia materiału. A drugie pytanie dotyczy osób, których nie było w tych parkach, czy które z jakiegoś powodu ograniczały swoją aktywność w parkach. Czy można coś powiedzieć o tym, co przeszkadza ludziom w podejmowaniu tej aktywności, o barierach, jakie muszą pokonywać, żeby spędzać czas w tych terenach zielonych. Wiem, że tutaj nie dużo, ale dwa osób, tak jak Państwu pokazywała, przyznała, że w ogóle nie korzysta, ale może z jakichś powodów ogranicza to korzystanie. Zaczynamy wystąpienie, tych część rzeczy została poruszona. Może tak tytułem takiego komentarza, bo zostało powiedziane o pandemii, zostało powiedziane o wojnie na Ukrainie, z imigrantów czy uchodźców z Ukrainy. A jeszcze taki inny był czynnik trochę wcześniejszy, nie wiem, czy to badaliście, tak z obserwacji własnej zauważyłem, że ograniczenie handlu w niedzielę zmieniło sposób korzystania z przestrzeni publicznych, też z terenów zielonych, jakby tworząc pewną alternatywę. Nie wiem, czy to uwzględniliście, czy był ten horyzont tych badań, że to można wychwycić. Druga kwestia, nie zaskoczyło mnie to, że te tereny właśnie dzieleni stanowią taki punkt odniesienia takiej tożsamości lokalnej. I moje pytanie jest takie, czy to jest cecha charakterystyczna Warszawy? Ja zmierzam do tego, że no wiemy, że mamy w Warszawie trochę taki deficyt, to zmienia oczywiście, ale deficyt miejsc publicznych, deficyt platów. I te parki, tereny zielone stają się takim właśnie obszarem tych interakcji różnych społecznych, które no, pewnie w innych miastach może są zaspokajane trochę w innych miejscach i w inny sposób. Nie wiem, czy to było przedmiotem waszego zainteresowania. I trochę nawiązując do tego, mam taką pewną, być może jakoś rozstrzygnęliście tą wątpliwość metodologiczną, czy jak ktoś mówił Wisła, czy tereny nadwiślane, to był teren zieleni, tak? W tym sensie, że no, jeżeli ktoś odwiedza bulwary po naszej
Czy po warszawskiej stronie rzeki, to czy on rzeczywiście, no tam teraz się to zmieniło, tej zieleni trochę przybyło, ale czy to rzeczywiście jest teren, teren zielony? I trzecie pytanie, jak rozumiem, ono jakby to część badania jakby pojawiła się we wnioskach, nie były przedstawiane wyniki, jak rozumiem, użytkowanie terenu zieleni nie było zróżnicowane względem miejsca zamieszkania respondenta w rozumieniu jego odległości od centrum miasta, tak? Czy ja to że korzystanie z terenu zieleni nie było uwarunkowane miejscem zamieszkania respondenta ocenianym jako odległość od centrum miasta, bo tak zrozumiałem we wnioskach. Czy jednak jakieś różnice były, tak? Czy innymi słowy, czy osoby, które mieszkają bliżej centrum, no właśnie, użytkują tą zieleń inaczej niż te, które mieszkają w obszarach bardziej peryferyjnych. Dziękujemy. Tomek, proszę. Które być może mam przepraszam, jeżeli na nie padła. Pierwsze to tak klasyfikacja pięcioelementowa zbudowana była w oparciu o co najmniej trzy zmienne wymiary. Co najmniej jedna z nich miała trzy elementy, małe, duże, bardzo duży teren. Więc tak na szybko jak policzę, to teoretycznie możliwych byłoby co najmniej 12 typów terenów, a jest tylko 5. I pytanie z tym związane, czy to oznacza, że po prostu innych nie ma w tej badanej populacji, bo część z nich może nawet teoretycznie jest niemożliwa, tak? Nie wiem, super mały teren poza gęsto zaludnionym obszarem, ale zastanawiam mnie, dlaczego 5, skoro ta teoretyczna liczba możliwa jest dużo większa. A druga kwestia to zastanawiałem się, na ile przypadkowa jednak jest tak mała próba wywiadów. I tak myśląc o sobie, zgaduję, że gdyby pytanie padło do mnie, to niezależnie na jakim terenie by się nie spotkało, to by się okazało, że korzystam z niego tak samo, lubię chodzić, więc byłbym bardzo nudnym respondentem. I trochę wywiedzone z tego pytania brzmi tak, czy ta sama osoba korzysta w różny sposób z różnych terenów, czy osoby się samoselekcjonują wcześniej, mają określoną potrzebę i dlatego korzystają z danego typu terenu zielonego. Domyślam się, że to mogło nie wyjść z tych jednak niewielu wywiadów, ale skoro Państwo się zajmują tym tematem, to pewnie mogą coś wiedzieć na ten temat. Dziękuję. Pytający tak, profesor Kowalczyk, który jest z nami. Halo, halo. Panie profesorze, zdaje się, że ma pan. Można zadać pytanie własne, ale. Dobra, ja mogę je odczytać, jeśli jest problem techniczny. Pytanie dotyczy tego, że badania dotyczą północnej Warszawy. Czy w związku z tym pozwalają na wyciągnięcie szerszych wniosków dotyczących terenów na przykład Jeziorka Czernakowskiego, Lasu w dzielnicy Wawel, Koszczówka, Ogród Saski? Czy można uogólniać wyniki badania całą Warszawę? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, Maciej Dołnik. Czy pan Maciej jest z nami? Może pan zadać? Jestem. Dobra, to słuchamy. W sumie też pozwolę sobie przeczytać to pytanie po prostu. Proszę mi powiedzieć, czy w ramach usług ekosystemowych rozważali Państwo znaczenie także tak zwanej czwartej przyrody w rozumieniu prac Ingo Kowalika? Chodzi o takie miejsca samoczynnie zazieleniające się, które powstały często pomiędzy miejscami zagospodarowanymi, także tereny zapomniane, nieużytki, zieleń wokół torowisk, miedze. Przeważnie są to tereny nieduże, ale bywają i ponad dwuhektarowe. Idąc dalej, istnieją także obszary zagospodarowane, ale zazielenione w dosyć często naturalny sposób poprzez sukcesję, jak cmentarz żydowski na Pradze, gdzie antropopresja jest niemalże no, nieistotna. Tam ludzie nie spacerują, warszawiaków tam trudno spotkać, a jednak ten las, który tam powstał, jest w pewnym sensie chroniony, chociażby poprzez mury samego cmentarza. Także czy to wiewiórki, czy lisy tam sobie mogą żyć.
Dziękuję. Dziękujemy. Chyba nie mamy więcej pytań, więc zamykam sesję pytań i słucham odpowiedzi. Zaczniesz? No, zacząć do pytania, w jaki sposób odpowiedzieć na 18 pytań w czasie, ale wiadomo, jak coś zrobić, to się zaczyna od początku, więc ja właśnie tak spróbuję. Zaczynając może od tych rzeczy, rzeczy metodycznych, to mówię sobie, po tej liście dużo było pytań o to, dlaczego takie obszary, dlaczego tylko te obszary zaczną od czwartej dalej, dlaczego większe niż dwa hektary. Ponieważ tak jest w literaturze, były takie badania robione też przez fizjologów, na ile rzeczywiście człowiek jest w stanie się zregenerować. I te dwa hektary, wychodzi. Ja wiem, że to jest na przekór podkreślania, że każda przyroda ma znaczenie, ale fundamentalna część mojej odpowiedzi jest taka, że ten projekt nie mógł być o wszystkim, więc coś trzeba było wybrać i zdecydowaliśmy się skupić na tych małych, również z tego względu, był to teren o publicznie dostępnych terenach zieleni, więc jakby to jest trochę inny sposób myślenia niż przyroda oficjalna, czwarta przyroda, ale wielu terenów czwartej przyrody tego tu nie było, ponieważ są to tereny często publicznie niedostępne, na przykład cmentarza żydowskiego na Brudnie, który jest zamknięty przez większość czasu, więc z tego względu nas nie interesowało. Więc to rzeczywiście był nasz w dużej części subiektywny, aczkolwiek uzasadniany wybór z tego względu, ale te obiekty takie bardzo pojedyncze nie wchodzą z terenów osiedlowych, na przykład tylko część żeśmy łączyli tam, gdzie to jest zwarty, duży, publicznie teren zarządzany w jakiś wspólny osób. To na przykład były te fragmenty, które musieliśmy sami decydować i dokartowywać, bo takich danych nie ma i chodzić i sprawdzać, czy jest ten płot, czy go nie ma. Także no oczywiście nie jest to badanie mówiące nam w pełni o terenach zieleni w Warszawie i tutaj przejdę do tych też pytań i wątpliwości, na ile ta skala lokalna tych 5 wybranych terenów, gdzie prowadziliśmy badania jakościowe, może być generalizowane dla całego terenu badań. Oczywiście nie może. I to bardzo wychodzi, że to są bardzo, bardzo lokalne przypadki, za to ta cała nasza praca dała nam, jakby pokazała nam bardzo duże znaczenie tego lokalnego rozpoznania jakościowego. I tutaj przechodząc do rekomendacji, to między innymi rekomendacja jest taka, że nie można patrzeć tylko w dokumenty, mówiąc prosto, tylko że właśnie dokładne terenowe rozpoznanie każdego przypadku jest fundamentalne. Ja wiem, to prosto brzmi, ale jakby z perspektywy takiej zarządczej też bardzo rzadko ktoś to robi. Dlaczego wybrać, znaczy z jakiego klucza byli nasi ekspert. To była bardzo trudna sprawa, proszę Państwa. Z jednej strony pogodzić nasze możliwości wykonawcze. Ten etap zajął nam prawie rok i to naprawdę było sporo pracy, mimo że ta lista respondentów w sumie jest uboga, no ale tak jak tutaj prezentująca podkreślała, kierując się zasadą kuli śnieżnej, też możemy uznać, że ona jest wystarczająca i potem znowu był subiektywny wybór, żeby mieć możliwie najszersze spektrum. To znaczy odpowiadając na przykład na pytanie o dzieci, tam były osoby i z dziećmi i bez dzieci. Lokalni eksperci, to nawet jeżeli niezależnie od tego, czy ktoś tam figuruje na liście, tylko jako mieszkaniec, albo jako radny, to były osoby w jakiś sposób od dłuższego czasu związane z tym terenem. Znowu z pełną świadomością wycinamy sobie pewną część tego obszaru i od razu mamy odpowiedź, dlaczego ta tożsamość nam pewnie wyszła taka ważna, no bo z takimi respondentami żeśmy rozmawiali, więc tutaj akurat w tym
nie ma nic specjalnie dziwnego. Czy będziemy chcieli powtórzyć to badanie algebrowe? Na pewno nie jako część tego projektu, bo projekt się pisał, czy to czwarte lipca, czy kiedykolwiek, nie wiem, ze względu na czas i koszty. Jeszcze jedną rzecz, o której mówię z pewną przykrością, że my, jak zresztą w każdym kolejnym projekcie, chyba jesteśmy absolutnie zawaleni ilością danych, których nie jesteśmy w stanie przerobić. Także na razie robienie kolejnych badań to jest coś, co brzmi bardzo atrakcyjnie, no ale jak się powiedziało, a to na razie trzeba zjeść to, co mamy, a mamy sporo, a wręcz czasami nam się wydaje, że za dużo, chociaż nadal nie jest, i to jeszcze raz myślę, reprezentatywne dla całego terenu badań. Były pytania następnie o wykorzystanie tych terenów, zieleni, a tutaj nie mam otwartych wyników, więc będę tak jednak mówiła, jak to pamiętam, pytania, czy na przykład mieszkańcy tych dzielnic albo miejscowości podmiejskich, które są bardziej zalesione, też daleko podróżują do terenów. No i chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która padła w prezentacji, ale może jakoś z jakiegoś powodu nie wybrzmiała, to jest to znaczenie, jakie w doborze naszej próby respondentów przyłożyliśmy do nie do tego, nie gdzie oni mieszkają, tylko jak mieszkają, w jakim typie zabudowy. I tu rzeczywiście, jak ktoś ma domek z ogródkiem, czyli to jest na przykład przykład tych terenów bardziej zalesionych, no to pozorą wcale tak często do tego lasu nie chodzi, bo ma swój teren, który, jak już wiemy również z komentarzy z sali, jest ważny, ale który akurat nie był przedmiotem naszego badania. Także tutaj takich różnic między jakby centrum Warszawy, a nie centrum Warszawy, to nie ma. Natomiast różnic między osobami mieszkającymi w domku jednorodzinnym na zazielenionej działce, co jest absolutnie możliwe również w centrum Warszawy, to tutaj jakby to jest właśnie bardziej po tym sposobie zamieszkania, co kieruje mnie od razu tutaj w stronę pytania pani profesor o te zmiany związane z sytuacją po inwazji na Ukrainę. Myśmy tego w ogóle nie badali, ale to był czas, kiedy żeśmy dużo czasu spędzali w parkach, na terenach, innych terenach zieleni, robiąc badania jakościowe, więc no może również dlatego, że ja sporo czasu w życiu spędzałam na Ukrainie i sobie trochę też zdaję jakby sprawę z tych różnic kulturowych w wykorzystaniu terenów zieleni, więc tak, więc widać było, że to, co było typowe, znaczy co bardzo tutaj mówię, tak jak mówię, subiektywnie i osobiście, to co ja przywykłam uważać za typowy sposób taki właśnie obserwowany w mniejszych i większych miastach na Ukrainie, tego typu wykorzystanie, chodzi mi tutaj przede wszystkim o takie wykorzystanie bardziej społeczne, pasywnej rekreacji, piknikowe, to się bardzo przeniosło na tereny zieleni w Warszawie i miejskie, i te podmiejskie, i tutaj wydaje mi się, że są chuj. Nie wiem, znaczy na pewno my żeśmy tego nie badali, nie wiem, czy ktoś to badał, ale tak na oko to widziałabym jakieś wyraźne też związki między tym, gdzie te osoby, które zostały zmuszone do przybycia na teren Polski, mieszkają, czyli na przykład w gminie Łomianki, tam po prostu ten zwyczaj grillowania, spędzania czasu nad tymi wszystkimi jeziorkami, to po prostu od wczesnej wiosny było pełne, co ja łączę też z warunkami jakby mieszkalnymi, tymi, że to są akurat osoby, które nie tyle szukają kontaktu z siedzenią, ile w ogóle szukają takiego miejsca, gdzie mogłyby być ze sobą dla siebie, no i tu akurat to też jest ważna funkcja publicznych terenów zieleni. Tutaj jeszcze jedna, znaczy nie wiem, czy anegdota, ale z kolei przy badaniach tych jakościowych
W Parku Młocińskim nam z kolei wyszły konflikty między piknikującymi polskimi i ukraińskimi, nam wzajemne przerzucanie się oskarżeniami i też bardzo jakby dbałość społeczności ukraińskiej i tej już w tej chwili lokalnej o jakby o PR, o to, żeby tutaj oni nie byli oskarżani za no w tym przypadku dodatkowe zaśmiecanie tego terenu. Tam jakby była taka historia, czyli to też są mechanizmy, które się dzieją, które sytuacja jest dynamiczna i cały czas ją reguluje. Tej zmian związanych z niedzielami handlowymi żeśmy nie badali, bo to już było zbyt dawno. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany związane z pandemią, to ja po pierwsze z przyjemnością Państwa odeślę do jednego z naszych artykułów, gdzie żeśmy badali te zmiany, podpisując się Instagramem i hashtagami. W Instagramie to się ukazało jeszcze w pandemii i jest dostępne dla lektury i krytyki, więc na każdą chętnie przyjmiemy. Natomiast myśmy, to jeszcze ma związek z różnymi poprzednimi badaniami, jakie wprowadziliśmy od początku pandemii, bywając w różnych terenach zieleni podmiejskich, gdzie bywamy w lasach, nabraliśmy zwyczaju liczenia chociażby z głównego samochodów na parkingach. To znowu nie naukowe, bo to nie było żadne badanie ilościowe, tylko po prostu tak mamy, że jak ktoś idzie na spacer, to piszemy, co widział, jak to wygląda, więc ta liczba odwiedzających te tereny właśnie bardziej oddalone, bardziej puste, gwałtownie wzrosła w pandemii. I od tego czasu trochę spadła, ale nie bardzo. To jednak bym tutaj ryzykowała takie stwierdzenie, że trochę się ta sytuacja przyczyniła do odkrycia również lasów wokół Warszawy i że ludzie potem przynajmniej w weekendy, bo tutaj oczywiście też mamy olbrzymią dynamikę w tygodniu, nie zamienili na parki kieszonkowe w centrum Warszawy. Obydwa te typy zieleni są ważne, ale jednak najwyraźniej zabezpieczają różne potrzeby. Dlaczego edukacja nie wyszła i czy by wyszła, gdybyśmy wzięli inne tereny? Ja znowu tu sobie pozwolę po pierwsze na subiektywną uwagę. Trochę nie wyszła dlatego, że aczkolwiek jest coraz ważniejsze, coraz więcej jest takich bardzo dobrych inicjatyw i prywatnych, i publicznych. To akurat w Warszawie my się ciągle tej edukacji środowiskowej jeszcze uczymy i jeszcze tu jest bardzo dużo do zrobienia i czy by wyszło, jakbyśmy wzięli inne tereny, to nie wiem, bo też trochę przy okazji tego projektu była robiona taka praca magisterska u pani profesor Derek dotycząca różnych inicjatyw, w tym edukacyjnych, polegających na bardzo różnych terenach. To była praca z kolei oparta na doniesieniach z Facebooka. No nie wiem, Marta, no, może ty przejmiesz, czy tam ta edukacja jakoś się bardzo wyraźnie zaznaczyła, bo z tego, co ja pamiętam, to wcale też jednak niekoniecznie. Pani Marta się miała syna, ale ja się to było tak, niekoniecznie, to prawda, chociaż no to też jakby ona nam nie wyszła na tych badaniach jakościowych, prawda? I jakby to było tak, że były takie miejsca, gdzie rzeczywiście nasi respondenci zwracali uwagę na to, że to jest jakby dobre miejsce, żeby się dowiedzieć, zrozumieć, prawda? Myślę sobie, że to znaczy prawdą też jest, że myśmy o to dopytywali, tak? Nie było tak, że wyczekaliśmy, aż to się pojawi, bo dopytywaliśmy, tak. I rzeczywiście chyba jednak respondenci raczej nie wracają, nie myślą chyba jeszcze w tych kategoriach. Ja tak myślę, że to jest raczej coś, co trzeba bardziej zrobić odgórnie, żeby móc o tym myśleć w domu. Tak. To też nie znaczy, że tej edukacji nie ma. I wydaje mi się, że gdyby zrobić taki projekt o tym, co już jest i jak to jest wyrzucowane, to jakby ta optyka byłaby inna dla nas tutaj. Punktem odniesienia była rekreacja, której po prostu jest tak dużo i ona jest tak dominująca, że ta edukacja gdzieś
wnika i się rozmywa. No i teraz wydaje mi się, że trzeba przejść do tej najtrudniejszej chyba grupy pytań o rekomendacje i o to, co z tego wszystkiego wynika. Ja najpierw bardzo zachowawczo powiem tak, że projekt jest jeszcze nieskończony, dane są nieskonsumowane, więc ostatecznych wniosków nie ma, ale wracając tutaj do konkretnego pytania, do sytuacji z Lasu Bielańskiego z tymi robiniami, co robić, komunikować i jeszcze raz komunikować, tylko że to nie znaczy jakby, no, zwłaszcza w trakcie tych badań jakościowych, i mimo, że one były tylko na 5 obszarach, żeśmy się napatrzyli bardzo wielu przykładów, gdzie dwie strony konfliktu nawet bardzo się starały komunikować. I tak to nie wychodziło, ponieważ to jest bardzo długi proces nieraz rozciągnięty w latach. Więc ja też powiem, że nie oczekiwałabym cudów od razu, no ale ta najważniejsza rekomendacja, to właśnie myśleć o tym obszarze globalnym, ale jednak pamiętać, że ta lokalność ma szalone znaczenie i tutaj z całą pewnością w ramach tego projektu nam się nie udało jej w pełni wyeksplorować, a jedynie na przykładzie zaledwie pięciu obszarów pokazać, jak bardzo jest ważne. I teraz Państwo mi powiedzą, jeżeli jednak nie ogarnęłam moich chaotycznych notatek i czegoś bardzo zabrakło. No tylko ta częstotliwość, czy częstotliwość próbie, czy częstotliwość próbie takich danych, ja się absolutnie zgadzam, bo tutaj po prostu to są te bardziej, jakby bardziej znane to. Nie mamy danych o obiektywnej odwiedzalności tych wszystkich obszarów, no chociaż byśmy bardzo chcieli, ale po prostu umieli. Na przykład udział osób w grupie, które wskazały i powiedziały, że bywają tam bardzo często. Także to nie jest jakby reprezentatywne po obszarach. Tak, to jest reprezentatywne po typach, ale to było tak, jak Państwu pokazałam tę mapę, że myśmy tak to robili. My najpierw wydzieliliśmy właśnie pod względem typu zabudowy te 5 stref. Policzyliśmy, ile ludzi w każdej strefie mieszka i przyjęliśmy, że jakby reprezentatywnie chcemy tyle i tyle procent z tej strefy mieszkających. Na przykład jak tutaj Pan pytał o ten Bawer, no to ja prawdę mówiąc nie pamiętam, nie mam tutaj pod ręką, znaczy nie mam, nie jestem komputer, mapy z lokalizacją, gdzie dokładnie ci mieszkańcy byli. Oni byli, znaczy mogło się zdarzyć tak, że nie badaliśmy nikogo z Bawera, prawda, ale badaliśmy ludzi, którzy mieszkają w takim samym typie zabudowy, jak akurat prawda, mieszkańcy Wawra. Co więcej, jeżeli oni jeżdżą poza ten teren badań w ogóle dalej jeszcze, no to jakby też nam wylatywało do spół, bo myśmy tak badaliśmy tylko obszary na tym terenie właśnie Warszawy, po prostu tereny otaczające. Jeśli chodzi o te rekomendacje, to ja chciałam z Państwem jeszcze taką podzielić właśnie o takim charakterze dla podsumowania, takim szybką opowieścią, że jednym z respondentów naszych, jak mówiłam, była osoba zarządzająca z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która w dwóch tych obszarach, i w przypadku Jeziora Kępińskiego, i w przypadku Lasu Bielańskiego, zajmuje się zarządzaniem tym obszarem. I ci zarządzający byli bardzo zainteresowani wynikami tego badania, do tego stopnia, że rzeczywiście jak była organizowana konferencja na 50-lecie rezerwatu Lat Bielańskich, to nas tam zaprosili, powiedzieli opowiedzieć o swoich wynikach tutaj, bo to jakby było, ja byłam tutaj respondentem, no ale teraz bym chciała rzeczywiście pokazać, jak z tego wychodzi. I to było bardzo ciekawe też jakby takie dla mnie, czy dla nas właściwie pokazanie tego, że no właśnie te rekomendacje. Jakby naprawdę tam byli ludzie z rodowód całej Polski, którzy rozmawiają ze sobą w sposób, no jakby tu jeszcze egzekwować to prawo. Znaczy jakby tu jeszcze zrobić, żeby prawda, był taki, a nie inny zakaz. Oczywiście upraszczam tutaj troszkę to i na pewno
Natomiast wydaje mi się, że to jest ogromna rola nas, badaczy społecznych, żeby powiedzieć, znaczy, że myśmy też tak próbowali tam pokazać, zobaczcie, nie jesteście w stanie tego zmienić, tak? Znaczy, po prostu ten system ochrony przyrody w Polsce działa tak, że naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, tu nikt nie może wchodzić i przypilnować tego, że tam nikt nie wchodzi. To jest w ogóle poza naszym zasięgiem. Więc jakby my jako badacze społeczni, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby badać, jakie też ludzie mają potrzeby. Tak? Na przykład tam wyszło w Lesie Bielańskim, ludzie jeżdżą na tych rowerach górskich. To jest bardzo duży problem, bo oni rzeczywiście tam zjeżdżają ze skarpą, oni tam się cieszą, że mają górki, ale to bardzo jakby, znaczy, łatwo źle robi temu lasu, że tak się wyrażę. Jakby nie ma kogo się zastanowić, dlaczego oni tam jeżdżą, no bo nie mają gdzie jeździć, tak? To jakby może spróbujmy pogadać z dzielnicą, żeby dzielnica, żeby znaleźć jakieś inne miejsce, gdzie oni mogą jeździć, żeby niekoniecznie musieli to robić akurat w rezerwacie przyrody, prawda? No bo oni rozumieją, że nie mogą, nikt ich nie złapie, facet mówi, no jest ze mną na spacerze i mówi, no, no i co ja mam teraz zrobić? A nie mogą nawet mandatu wystawić, proszę pani, tak? Mogą zwrócić uwagę, no to jak mu zwrócę uwagę, to zaraz dostanę, prawda, no jakby już wiele razy, więc... To jest też jakby takie trudne i mi się wydaje, że ta jakby, że dobre rozpoznawanie, zrozumienie tego, że gdzieś musi z psem wyjść jak na tego psa, tak? No możemy zabronić wszystkim ludziom wpiadania psów, a nie, czy to też tak działa, prawda? Więc jakby, wiecie, takie spróbowanie zrozumienie tego drugiego człowieka i to dostosowanie, to jest chyba bardzo ważna rekomendacja, taka, ja wiem, że jest bardzo ogólna, ale to by była taka rekomendacja zmierzająca do tego, że ważne jest nie tylko powiedzieć, jak ma być, ale też sprawdzić, jak powinno być od strony człowieka. I rozumiem, że to jest właśnie moje ostatnie słowo, stało i... Musimy pozwolić się udać kadrę instytucji na następne zajęcia. Bardzo dziękujemy. To było nasze ostatnie seminarium w tym semestrze. Życzyłbym Państwu miłych wakacji, gdyby nie to, że wiadomo, naukowcy pracują w wakacji. Nie do tego Ja wiem, że my na nie wszystkie nie odpowiedzieliśmy, bo ja mam jednak bardzo dużo głowy, nie mam dużo czasu, ale na pewno są takie rzeczy, które będą wnioskować też nasze dalsze myślenie o tym. Bardzo dziękujemy, bo to było bardzo cenne.